historii. Tak. Jakie to uczucie w ogóle dostawać to drugi raz taką nagrodę? To jest wspaniałe uczucie, ponieważ emocje zawsze jakieś tam są dawniejsze, tam siedzą w nas, ale każde wyróżnienie, każdy nowy frisak, każda nowa nagroda daje niesamowitą adrenalinę i kopa. Niesamowite wrażenia, ponieważ nie spodziewaliśmy się. To jest chyba największe zaskoczenie, bo jakbyśmy mieli jakieś oczekiwania, to może jakaś te emocje mniejsze. Tutaj było totalne zaskoczenie. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że zostaliśmy wykonawcą roku. Za rok będziecie mieli szansę startować konkursie na płytę roku, tak? Bo płyta nowa Half-Life ukaże się jesienią w ogóle. Tak, w październiku, wrześniu tego roku ukaże się nasza kolejna nowa płyta, Elektro Wstrząsy, która składa się z 12 utworów elektro, które też będą mocne, bardziej rockowe, ale i też będzie nostalgia. Także Half-Life nie odchodzi za daleko, ale wprowadza nowe elementy. Myślę, że jesień będzie bardzo pracowita i bardzo ciekawa dla zespołu. On powiedział, wiesz co? Właśnie pracuje.